Kochani, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale, tu Mona Five Gold. Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, choć ten filmik powinien być już dużo wcześniej, bo to już się stało pod koniec zeszłego miesiąca, ale niestety nie pokazał się, więc z trochę lekkim opóźnieniem pokazuję go Wam dzisiaj. A jeśli nie wiecie, o co chodzi, to poczekajcie. Zaraz Wam powiem. Pod koniec zeszłego miesiąca, czyli 28-30 lipca, w Trójmieście, a dokładnie w Sopocie, odbył się weekend motoryzacji. Ta uroczystość, jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że to jest Ferrari Corsa Tica. Więc jakby co, to szukajcie informacji na Ferrari Costa Baltica, żeby się dowiedzieć, jeśli ewentualnie byście chcieli w przyszłym roku. Gdzie można było zobaczyć Ferrari różnego rodzaju. Nie, niestety tam nie było, ale drogą do Trójmiasta, czyli do tego Sopotu, Ferrari zatrzymało się niedaleko, Palmy i tam stanęli i się pokazali. Czy Ferrari miało taki jakby przystanek przed Trójmiastem. No i właśnie udało mi się taką niewielką część nagrać, jak niestety Ferrari to odjeżdżało, bo myślałam, że ktoś tam mi mówił, że będą to do 16, a ja byłam 15:30 i Ferrari odjeżdżały, więc udało mi się trochę nagrać, jak one stały i jak właśnie odjeżdżały, więc właśnie chciałam Wam pokazać te Ferrari, takie piękne, co te samochody, że i samochody, a w komentarzu napiszcie, jakie samochody, jaki kolor samochodu Ci się najbardziej podobał, bo chyba tam było różnego rodzaju i to z całego prawie świata, a większość jest z Polski. Właśnie, jeśli Ci się podobał filmik, to łapka w górę, obserwuj mój kanał, czyli naciśnij tą subskrypcję i naciśnij tego dzwoneczka, żebyś kiedy ja dodam kolejny filmik, wiedział, że już jest dodany. I zapraszam Was na moje media społecznościowe, które będą w opisie. To żegnam Was. Pa!